6 minut po godzinie 12, kłania się państwu Mikołaj Lizut, a w studiu mój gość Włodzimierz Cimoszewicz. Dzień dobry. Były premier, były marszałek Sejmu, były minister sprawiedliwości oraz były minister spraw zagranicznych. Witam panie premierze. Kłaniam się. Wygląda na to, że Komisja Europejska zakwestionowała tak zwany podatek handlowy, czyli no, taki lewar, który miał uratować budżet Polski. Według komisji to jest po prostu niedozwolona pomoc publiczna. Ten podatek wszedł w życie 1 września. I co teraz? Jaka teraz jest procedura? Wie pan, mówiąc szczerze, ja dzisiaj rano, kiedy zapoznawałem się z różnymi wiadomościami, dostrzegłem taki sygnał, że może się tak stać. W tej chwili od pana dowiaduję się, że to już jest fakt. Jeśli rzeczywiście taka jest decyzja, a zapewne będzie jeszcze jakaś próba odwołania i tak dalej, w przypadku sporów między komisją a państwami, mających zwłaszcza wymiar taki finansowy, materialny, ostatecznie może to się skończyć w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czyli to może potrwać, ale z taką świadomością, że jeżeli argumenty na rzecz stanowiska komisji są bardzo silne, to wtedy odradzałbym rządowi awanturowanie się, bo w przypadku przegrania sprawy trzeba będzie te pieniądze jakby wstecznie zwracać i będzie bolało jeszcze bardziej. No już boli. Ja może przypomnę słuchaczom, o co chodzi w tak zwanym podatku handlowym. Ten podatek wszedł w życie właśnie 1 września i ustawa o nim mówi, że od sprzedaży detalicznej wprowadzone są dwie stawki podatku od handlu. 0,8% do przychodu między 17 milionów a 170 milionów złotych miesięcznie i 1,4% to jest drugi próg od przychodu powyżej 170 milionów miesięcznie. Chodzi po prostu o opodatkowanie tak zwanych sklepów wielkopowierzchniowych. Tak, więc przyznam, że ja się z chęcią zapoznam sam z argumentacją komisji, dlatego że przecież w odniesieniu do tych sklepów, które są, miały być obciążone podatkiem, trudno mówić o niedopuszczalnej pomocy publicznej. Argumentacja jest chodzi taka o wsparcie mniejszych biznesów, gdyby to rzeczywiście była tego typu argumentacja. Podobne zastrzeżenia Komisja Europejska miała na Węgrzech, od podobnego podatku. Chodzi o to, że według komisji tego typu podatek faworyzuje jedne podmioty, no tak, względem drugich i to jest niedozwolona pomoc publiczna. Tak. Nawiasem mówiąc, nie wiem, czy pan zauważył, jak wielu w tej chwili sklepach, tych wielkopowierzchniowych, sieciowych, przeprowadza się rozmaite modernizacje i remonty. W mojej hajnówce na 4, Param 2 są w remoncie. Jak najmniej, panie premierze. Tak. Nie jest to moja ukochana forma spędzania czasu, więc słabo się orientuję. Nie, no ale to widać gołym okiem. Wystarczy te sklepy są pozamykane w tej chwili, albo ograniczone są w działalności. Widzę to, dlatego że dostosowują się już do norm przewidzianych w tych przepisach, żeby ominąć podatek. Więc niezależnie, czy stałoby się to na skutek interwencji Komisji Europejskiej, czy takiej inwencji firm, o których sklepy tutaj chodzi, oczekiwania, że tego typu nadzwyczajne podatki przyniosą jakieś ogromne dochody, są zawsze naiwne. No, rząd założył, przypomnę państwu, że w 2017 podatek ten przyniesie budżetowi 1,6 miliarda wpływów. To jakaś nie jest taka znowu wielka pozycja, proszę sobie przypomnieć, ile rząd sobie obiecywał po tak zwanym uszczelnianiu systemu podatkowego, zwłaszcza VAT-u. Chcą w tej chwili wprowadzić 25 lat pozbawienia wolności za oszustwa przy płaceniu VAT-u, a w moim przekonaniu i tak nie osiągną takiego rezultatu, jaki byłby im potrzebny do jako takiego równoważenia przyszłorocznego budżetu. Ale jakby z pana doświadczenia rządowego, gdyby tak skaleczyć pana na 1,6 miliarda, to jest dużo czy mało? Czy to jest taka kwota, którą można zgubić, biegnąc do autobusu? W czasach, kiedy ja byłem szefem rządu, budżet państwa był mniej więcej 3 razy mniejszy niż dzisiaj i to byłaby kwota gigantyczna, gigantyczna. Dzisiaj ona da się wytrzymać. Oczywiście pamiętajmy, o jakich wielkościach rozmaitych wydatków my mówimy. Przecież w przypadku 500+, mówimy tutaj o nawet ponad 20 miliardach złotych rocznie. Więc rządowi są potrzebne ogromne pieniądze, idące w dziesiątki miliardów złotych. Jak wiadomo, w tym roku korzysta z pewnych nadzwyczajnych wpływów, które się jednorazowo zdarzyły, sprzedaż częstotliwości LTE i wielki zysk Narodowego Banku Polskiego. Natomiast w przyszłym roku na to liczyć nie może. I wielu finansistów, no, ludzi lepiej na tym się znających niż ja, sygnalizuje bardzo duże prawdopodobieństwo niespięcia się budżetu w przyszłym roku.
Panie premierze, przejdźmy na moment, przejedźmy za granicę. Wczoraj wybory do Dumy, wygrał oczywiście lepszy, czyli nasza Rosja Władimira Putina z przewagą 54,3%, to jest większość konstytucyjna, jak zawsze. Nie, nie zawsze. Nie zawsze był tak było? Taki czas, kiedy nie osiągnęli, tak? Konstytucyjnej. Tak, konstytucyjnej. Ale przewagę mieli zawsze. Oczywiście. Zaskoczyło coś pana w tych wyborach? Nie, nic mnie oczywiście nie zaskoczyło. Może takie, na takie dwa drobiazgi bym zwrócił uwagę. Po pierwsze, wczoraj tak zwane exit polls mówiły o zwycięstwie jednej Rosji, ale na poziomie bodajże 45%. Co by wskazywało na pewno ciekawostkę, że ludzie odpytywani przez ankieterów po wyjściu jakby się wstydzili. Nie przyznawali się, że głosowali na jedną Rosję, mimo że na nią głosowali. No, o 10 punktów procentowych. To jest znacząca różnica. To jest pierwsza rzecz. A druga, wiele wskazywało na to w zachowaniu Putina i ludzi rządzących Rosją, że im nie zależało tym razem na frekwencji. To znaczy, ta kampania nie była emocjonująca, tam nie było wielkich spięć, nie wzniecano żadnych emocji. Tak jakby chcieli, żeby ci, którzy są zobojętniali albo niechętni rządzącym, nie głosowali po prostu. Ale jak wybory w Rosji w ogóle mogą być emocjonujące, skoro wiadomo, kto wygra? Wie pan, no nie zawsze tak było w latach 90. Bywały emocje. W końcu Putin się pojawił na scenie. Kiedy to było, panie premierze? Putin sam się pojawił na scenie politycznej tylko dlatego, że właśnie nie było wiadomo, kto wygra w 2000 roku wybory. Ale to oczywiście nie jest zaskakujące i nie dlatego, że tym razem fałszowano i tak dalej, tylko przecież pamiętajmy, że w Rosji w tej chwili faktycznie nie ma opozycji. Opozycja no tak, albo się rozeszła w szwach, albo opozycjonistów zabito i nie ma ich po prostu. Tutaj oczywiście dosyć charakterystyczne są kolejne miejsca w Dumie, czyli komuniści plus Żyrynowski. Żyrynowski, komuniści, tak. No więc, partie usłużne, powiedziałbym. Właśnie wtedy, kiedy partia Putina nie miała samodzielnej większości konstytucyjnej, te pomagały. Nawiasem mówiąc, obserwując od wielu lat ten fenomen partii Żyrynowskiego, przez samych zaproszeń łajdaków i złodziei, mam wrażenie, że ona, ta partia odgrywa rolę mniej więcej taką, jaką u nas przez pewien czas odgrywa Samobrona, czy odgrywa Kukiz, czyli takiego kanału ściekowego dla zasysania niezadowolenia. Tak zwany odgromnik, tak? Taki odgromnik, no mówiąc elegancko, prawda? Więc z tego punktu widzenia ta partia odgrywa bardzo pożyteczną rolę dla Putina. Mhm. A w Polsce taką pozytywną rolę, tak przez analogię, odgrywa Kukiz? No w pewnym stopniu tak, oczywiście, dlatego że tacy zdezorientowani, niezadowoleni, agresywni, kwestionujący dotychczas istniejące partie, tutaj oddali głos. Mają swój taki mały teatrzyk i to ich jakoś uspokaja. Tak, trochę tak. Panie premierze, druga strona oceanu. Wybory znacznie bardziej emocjonujące. No i przede wszystkim te zamachy. Cały czas burmistrz Nowego Jorku, ale także gubernator stanu Nowy Jork mówią, że nie ma dowodu na to, że to zorganizowana sieć terrorystyczna. Proszę pana, gdy chodzi o... Chciałem zapytać pana, czy pańskim zdaniem te wydarzenia wzmacniają Trumpa? Mogą oczywiście, gdyby pojawił się taki silny ślad wskazujący na terroryzm międzynarodowy. Bo jakiś terrorysta to był oczywiście. Niezupełnie, wie pan. Ta pierwsza bomba, wczorajsza bodajże, zdaje się, że tam nawet nie przeprowadzono żadnych aresztowań, a wiadomo, kto był sprawcą. W związku z tym przypuszczam, że jest spore prawdopodobieństwo, że ktoś psychiczny. Dzisiaj rozładowano 5 bomb wsadzonych do kosza na śmieci w mieście Elizabeth, z nami zresztą w stanie New Jersey, niedaleko Nowego Jorku. I to też wskazuje, że nie jest to technika stosowana przez na przykład islamskich terrorystów. W związku z tym, jeżeli by się okazało, że to jacyś albo wariaci, to nikt na tym nie zyska. Jeżeli by się okazało, że to jacyś radykałowie amerykańscy, jakaś tam white power czy coś takiego, to Trump mógłby nawet trochę stracić, dlatego że część konserwatystów nie chciałaby kogoś, kto kojarzyłby im się. Ale czy tam są takie w ogóle tradycje terrorystyczne? Znaczy mam na myśli właśnie white power, Ku Klux Klan, czy... Niech pan sobie przypomni, to już oczywiście zdarzyło się kilkanaście lat temu, ale
eksplozja w Oklahoma City, gdzie wysadzono w powietrze gigantyczny wieżowiec. Kilkaset osób zginęło, prawda? I radykał prawicowy amerykański tego dokonał. Także w wielu miejscach w Stanach Zjednoczonych istnieją takie paramilitarne, zbrojne grupy krańcowo radykalne, antyimigranckie, antykolorowe itd., itd. Oni są zdolni do takich rzeczy. Boi się pan Trumpa? Proszę pana, wie pan, zawsze jest oczywiście pytanie, czy ten człowiek, gdyby został prezydentem, robiłby to, co zapowiada jako kandydat na prezydenta. Być znaczy, może... sądzi pan, że to jest jakaś taka aktorska do jakiegoś tutaj... stopnia może to być gra, bo ma dobrze rozpoznany rynek, wie, jakie głosy chce kupić i wie, jak je kupować. Niekoniecznie potem by dostarczy obiecany towar, ale samo w sobie to, że człowiek nie mający praktycznie żadnego doświadczenia publicznego, politycznego i tak naprawdę człowiek, który w rzeczywistości jest kimś zupełnie innym niż legenda, niż ten mit, jaki on wokół siebie tworzył i tworzy. To cały czas się zmienia w ogóle. Dlatego, że nie jest żadnym człowiekiem sukcesu. Przecież jest pewnym paradoksem, ale czego on się nie tknął? On nie jest Midasem zamieniającym wszystko w złoto. On w każdym biznesie złoto zamieniał w szlam, jak i za przeproszeniem. Jego firmy są warte setki milionów dolarów. I co ciekawe, nie w bankach amerykańskich, bo to już od bardzo dawna mu nie pożyczają pieniędzy, więc to jest człowiek, który jest prawdopodobnie finansowo uzależniony od zagranicy, no ale wykorzystuje wszystkie te sensacyjki i tak dalej wokół fundacji Clintonów, no właśnie, żeby ale to tego dowodzić. Wrócimy do tej sprawy, bo to niezwykle ciekawe jest i barwne i w ogóle na dobry scenariusz, wydaje mi się. Premier Włodzimierz Cimoszewicz jest moim państwa gościem, a teraz już informacje Radio Tok FM. Rozmawiamy cały czas o wyborach w Stanach Zjednoczonych. No tak, znaczy te Stany są rzeczywiście bardzo emocjonujące. W tym sensie, ja nie pamiętam zresztą, żeby te wybory były aż tak ekscytujące ze względu na barwność kandydatów. W roku 2000 Gore, Bush. Niezwykle emocjonujące, to prawda. I rzeczywiście o milimetry, tak? To znaczy tam decydowała Obama, Floryda. Ale jednak Gore, Bush, obaj wytrawni politycy. Prawda, mamy faceta z kapelusza trochę. To znaczy to jest, po pierwsze to nie jest, jak pan powiedział, to jest facet bez doświadczenia w życiu publicznym. To jest trochę taki czarny koń. Facet kompletnie niewiarygodny, to znaczy mówi każdemu rozmówcy to, co ten rozmówca chce usłyszeć. Nie wiadomo, kiedy mówi szczerze, kiedy mówi poważnie. Najpierw mówi coś, potem odwołuje. Podobnie jego współpracownicy. Jak to jeść w ogóle? Chyba rok temu, kiedy wypowiadałem się na temat tych wyborów amerykańskich, mówiłem, że kiedyś spotkałem się ze studentami amerykańskimi tu w Polsce, mówiłem, że w moim przekonaniu, gdyby Trump został kandydatem Republikanów, byłby to wymarzony kandydat dla Hillary Clinton, ponieważ to jest człowiek, który po prostu nie może wygrać wyborów. O jest, to powiedział pan jak miśnik o tej zakonnicy. Trochę tak. No ale rok później okazuje się, że jest inaczej. I gdyby teraz wyjaśnić dlaczego, czy on się okazał takim fenomenalnym sprzedawcą samego siebie, czy są jakieś inne przyczyny, raczej lokowałbym to po stronie tych innych przyczyn. To znaczy raczej po stronie Clinton. Clinton jest niestety rozczarowująca. I jej pewne wady były znane z przeszłości, pewna oschłość, oziębłość wizerunku publicznego i no tak to, dalej. No to, że przede wszystkim jest utożsamiona z establishmentem, którego nikt nie lubi. No tak. Jest chociaż... w tej polityce już tyle lat. I... Tak. Chociaż wie pan, to ciekawe, bo jednak jako first lady była z jednej strony szanowana za rozmaite te próby, na przykład reformy wtedy też zdrowotnej, czy też żałowano ją po przygodach skandalicznych męża, prawda? Jako senator z Nowego Jorku była bardzo wysoko ceniona i rewelacyjnie wygrywała wybory w Nowym Jorku, więc to było wszystko okej, ale nie potrafiła niestety rozegrać tego wszystkiego w sposób pozyskujący jej sympatię. Raczej ludzie się kierują takimi racjami,
kurczę, nie bardzo ją lubię, ale no nie mogę przecież na Trumpa, prawda? Nie można oddać Ameryki w ręce Trumpa. Ona źle mówi dosyć. Ona trochę źle mówi. Ona nie jest właśnie porywająca, więc ja pamiętam początki jej kampanii, kiedy ona wsiadła w takiego vana i jechała przez Amerykę. To miał być taki symbol bratania się z ludźmi. I telewizje były troszkę złośliwe oczywiście, bo tam jechały za nią wtropne. Jej, nawiasem mówiąc, na tym zależało. Jak się okazało, że gdzieś tam weszła do jakiejś jadłodajni i zamówiła nie to, co zwykli ludzie tam jedzą, te jadłodajni, to zrobiono z tego szyderstwo i zamiast... Także to było nie do końca takie perfekcyjnie przemyślane, trochę miała pecha i tak dalej. Ale to się za nią ciągnie. No, w tej chwili ciągną się, prawda, te historie z tymi nieszczęsnymi mailami. No to już jest jakiś kompletny idiotyzm dla mnie. Rzeczywiście pewną... wykazała się pewną dezynwolturą, jeśli chodzi o... Nie mam, tak naprawdę, ale to ona rzeczywiście zachowała się nieprawidłowo. Co to za sprawa? Nie no, wie pan, zachowała się nieprawidłowo, to z naszej perspektywy to jest co to za sprawa, bo u nas, prawda, nie takie rzeczy się robi. Ale jeżeli jej kontrkandydat mówi, że wybuduje mur pomiędzy Meksykiem a Stanami jeszcze Zjednoczonymi... Jeszcze Meksyk za to zapłaci. No to jeszcze Meksyk za to zapłaci i że to są sami złodzieje i gwałciciele. Ta, ta. No to o czym my tu mówimy? O jakichś mailach, panie premierze? No tak, tylko rzecz w tym, że niestety w tych mailach, co przecież potwierdziła FBI, podlegająca administracji demokratycznej, były także takie, które zawierały informacje tajne, więc ona tak naprawdę naruszyła prawo. I rzeczywiście ludzie mają poczucie, nawet ci, którzy na nią będą głosowali, że w tej chwili wstrzymywanie dalszej procedury śledztwa przez FBI, no jest sztuczne, właśnie żeby jej nie wykończyć przed wyborami, więc to wszystko ją obciąża. No te dwuznaczności niestety finansowe, które zostały pokazane w to jest trochę tak. Gotówka Clintonów. Mamy spór pomiędzy jakimś parafaszystą tak naprawdę, a panią polityk, która chodzi z otwartą torebką. No takie są te proporcje. W dużym stopniu tak. I wie pan, gdybym ja tam był i gdybym ja mógł głosować, bym głosował na nią oczywiście. Ja tylko mówię, dlaczego Trump może... mógł sporo zyskiwać w ostatnich miesiącach i dlaczego... Inną sprawą jest, jak mu się udało pokonać kandydatów z Partii Republikańskiej, no ale to już jest historia. A inną właśnie, dlaczego potrafi się z nią zrównywać. Panie premierze, a czy pan rozumie w ogóle, co Amerykanie w nim widzą? Przecież przekładając go na nasze europejskie pieniądze, no to... Proszę pana, przyzna ja pan, bym powiedział tak. Że to jest jednak pajac. To są takie paradoksy. Oczywiście, że tak, ale to są pewne takie paradoksy. On jest kandydatem w sposób zupełnie oczywisty wyborców białych, głównie mężczyzn, odpowiedzialnych no, w tradycyjnej, konserwatywnej rodzinie za utrzymanie tej rodziny i tak dalej. No i jak wiemy, mimo że Obama dokonał niemalże cudów w gospodarce, myślę tutaj o rozruszaniu gospodarki, stworzeniu bodajże 20 milionów nowych miejsc pracy i tak dalej, jednak równocześnie w ostatnich 10 latach jak w Stanach Zjednoczonych jest wyraźne zjawisko rozwarstwiania materialnego społeczeństwa, co oznacza, że ta tak zwana middle class, klasa środkowa, żyje w realnych terminach nawet trochę gorzej niż w przeszłości. Mimo, że cała gospodarka idzie, bezrobocie spadło do 4% i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym ci ludzie żyją gorzej niż żyli w przeszłości. Są niezadowoleni. Są bardziej w związku z tym sfrustrowani. Dodatkowo, wie pan, no, zachodzą przemiany w całym społeczeństwie amerykańskim na natury, powiedziałbym, etnicznej i w związku z tym kulturowej, religijnej i tak dalej, i tak dalej. Zbliża się moment, kiedy ci, którzy tworzyli kiedyś naród amerykański, społeczeństwo amerykańskie, tak zwani ci biali saksońscy obywatele będą stanowili mniejszość społeczeństwa. Latynosi kolorowi będą stanowili większość. No to tym bardziej mówienie czegoś takiego, kandydując na najwyższy urząd w państwie, to jest... To z jednej strony oczywiście sprawia, że kolorowi ryzyko. Nie będą na niego głosowali, ale to sprawia, że biali zaniepokojeni wzrostem siły i wpływów kolorowych będą się skupiali wokół takiego właśnie kandydata. Także to ma jakby dwa wektory tego typu polityka. Republikanie generalnie są tym bardzo zaniepokojeni, dlatego wielu przywódców Partii Republikańskiej jest przeciwko niemu, ponieważ republikanie wiedzą, że nawet jeśli Trump by wygrał wybory prezydenckie, to bardzo wielu ich kandydatów będzie przegrywało wybory do Kongresu, do Izby Reprezentantów i do Senatu, właśnie dlatego, że wyborcy nie biali odwrócą się całkowicie od kandydatów Partii Republikańskiej. Ale ten jeden jak raz może wygrać. Jak pan myśli, jeśli chodzi o relacje Trump-Putin, to czy Trump jest pożytecznym idiotą, czy jednak siedzi u niego w kieszeni, u Putina? Wie pan, ja jestem osobiście wewnętrznie przekonany, że Trump siedzi w kieszeni Rosji.
że jego firmy brały stamtąd pieniądze. Trump wielokrotnie, sam się do tego przyznaje, bywał w Rosji w sprawach związanych z biznesem. Natomiast czy jest uzależniony, czy jest na payroll, na pasku płatniczym, na liście płac? Raczej nie. Tylko, że w związku z tym, w związku ze swoimi relacjami i tak dalej, jest jakby bardziej wyrozumiały. Jest bardziej skłonny do zrozumienia racji Putina, do myślenia kategoriami rosyjskimi i tak dalej. No, to a czy to nie jest dla białych Amerykanów argument przeciwko Trumpowi? Powinien być. Oczywiście, że powinien być. Przy czym mówimy tutaj z kolei o poparciu ze strony głównie tych, którzy się bardzo mało interesują polityką międzynarodową, których Rosja, Ukraina, takie rzeczy w ogóle nie bawią, nie interesują. W związku z tym nie muszą tak reagować. Jakie będą konsekwencje dla Polski, jeśli wygra Trump? Czy w ogóle da się coś takiego przewidzieć, zaprojektować? No, powtarzam, zależy, czy by realizował swoje obecne wypowiedzi, zapowiedzi i tak dalej. Zależy, ale, kto to jest Trump. Ale jeżeli by je realizował, jeżeli by poważnie traktować to, co już wielokrotnie mówił, to na przykład odwołał się zresztą do pewnej logiki. On by oczekiwał od sojuszników natowskich wykładania większych pieniędzy na obronę, dlatego, że w Ameryce narasta przeświadczenie, że europejscy sojusznicy w większości, nie tacy jak Polska, jak raz naciągają Amerykanów, a podatnika amerykańskiego na bezpieczeństwo europejskie. W związku z tym Trump mógłby zacząć prowadzić inną politykę wobec NATO. I mimo, że my jak raz jesteśmy lojalni w tych kategoriach tych 2% PKB, wydatków obronnych i tak dalej, stracilibyśmy jako europejski sojusznik Stanów Zjednoczonych. Trump po prostu inaczej by bronił bezpieczeństwa amerykańskiego niż pakując pieniądze w Sojusz Północnoatlantycki. Gdyby rzeczywiście postanowił po swojemu zresetować stosunki z Rosją, z Putinem, to mogłoby się dokonać kosztem bezpieczeństwa w Europie Wschodniej, więc znowu na naszą niekorzyść. No właśnie, groźnie to wszystko brzmi. Wróćmy teraz do Europy. Grupa Wyszehradzka. Czy pan wierzy w ogóle w to, że Grupa Wyszehradzka w obrębie Unii Europejskiej może być takim kołem zamachowym, motorem zmian? Rozbawiłem pana. No tak, ale to nie ja. To nie ja pana rozbawiam, tylko Jarosław Kaczyński. Proszę pana, to jest humbug, no. Ja chcę z sympatią się wypowiadać o Grupie Wyszehradzkiej, bo to jest fajne doświadczenie czterech krajów z Europy Środkowej. Ono odegrało pewną rolę w przeszłości. Może coś tam nadal działać, głównie jako porozumienie lokalne. Tam, wie pan, jest taki nieduży fundusz finansowy, tak zwany właśnie Fundusz Wyszehradzki, który finansuje, daje granty na jakieś tam badania naukowe, na jakieś projekty społeczne. To jest wszystko fajne. To jest mikroskalia, ale to jest fajne. Mhm. Natomiast myślenie o Grupie Wyszehradzkiej jako jakimś istotnym ugrupowaniu w Unii Europejskiej jest niepoważne. Proszę zliczyć sobie PKB tych czterech krajów i porównać to z PKB dowolnego kraju z pierwszej czwórki, pierwszej piątki. No ale słyszał pan wystąpienie Kaczyńskiego z Orbanem w Krynicy, którzy mówili o rewolucji bądź kontrrewolucji. Tutaj co do tego się różni. Mówić można różne rzeczy, prawda? No dobrze, a jaka była reakcja Czech i Słowacji na to, co ci dwaj dżentelmeni mówili? Żeby się tylko ograniczyć do Grupy Wyszehradzkiej. Ani jedni, ani drudzy się w to nie chcą angażować, nie chcą tego typu linii politycznej reprezentować. Pani Szydło na szczycie Rady Europejskiej w Bratysławie powiedziała, żeby zrealizować koncepcję Kaczyński-Orban? No nic, oczywiście. To jest po prostu paplanina. Grupa Wyszehradzka jako pomysł polskiej polityki zagranicznej na przeciwstawianie się, balansowanie wpływów niemieckich i tak dalej, to jest totalne nieporozumienie. To jest coś, co jest sprzeczne z interesami naszego kraju. Dodatkowo Polska, próbująca przekonywać pozostałe trzy kraje tej Grupy Wyszehradzkiej do swoich racji i oferując w zamian za to lojalność wobec tych trzech krajów, podporządkowuje swoje interesy trzem mniejszym krajom, których łączny potencjał demograficzny, ekonomiczny i tak dalej jest mniejszy niż naszego kraju. No i rozbieżne też interesy momentami. No. I oczywiście mamy rozbieżne interesy w różnych sprawach. I stosunek do Rosji, do Putina, do wojny w Ukrainie. Proszę sobie przypomnieć, co się działo nie tak dawno, gdy decydowały się losy dwóch gazociągów, jednego rosyjskiego, tak zwanego południowego strumienia, i drugiego Nabucco, który miał być realizowany przez Unię Europejską. Węgierska firma
naftowa zablokowała unijny projekt, a gotowa była realizować rosyjski projekt, prawda? Okrążający Ukrainę i pozwalający również nie transportować gazu przez Rosję, przez Polskę, dlatego że południowy w uzupełnieniu z bałtyckim dawałyby Rosji infrastrukturę pozwalającą na 100% zaopatrzenie Europy w rosyjski gaz z pominięciem tradycyjnej sieci gazowej. Więc trzeba o tym pamiętać i zdawać sobie sprawę z tego, w co grają nasi koledzy z tych trzech pozostałych krajów w sprawach życiowo ważnych dla Polski. No to skąd te pomysły, panie premierze? To jest takie majaczenie? Nie, wie pan, no nie siedzę w głowie tych ludzi. Czasami mam wrażenie, że to jest jakieś chore majaczenie po prostu. Ich sposób myślenia o Europie, ich postrzeganie układu interesów, ich postrzeganie sojuszów i tak dalej jest nieracjonalne. No jest po prostu chore. Jest chore. Ja się z tym kompletnie nie zgadzam. Ale trudno mi jest to w sposób racjonalny wyjaśnić. No ale jednak zarówno Niemcy, jak i Francuzi, no mówią o potrzebie reformy Unii, o jakichś zmianach. No tutaj Brexit był bardzo, bardzo takim ważnym chyba kamieniem milowym, ale nie tylko. No, mamy kryzys migracyjny. Dochodzi do głosu w dużych krajach europejskich, skrajna antyunijna prawica. No coś z tym trzeba robić. Oczywiście. Oczywiście, że tak. Wie pan, ja mniej więcej rok temu wygłosiłem tak zwany wykład Geremkowski. To jest taki cykl wykładów z inicjatywy MSZ-u w Polsce i Holandii na temat tego, czy Europa stoi na rozdrożu, czy znalazła się w punkcie zwrotnym. I wyraziłem przekonanie, że tak. Właśnie biorąc pod uwagę te wszystkie kryzysy, które się tak niezwykle nawarstwiły, skumulowały i tak dalej. Tylko, że problem polega, jest w odpowiedzi, w którą stronę Unia pójdzie. Ja jestem głęboko przekonany, że na te kłopoty receptą jest wzmacnianie Unii. Natomiast tutaj słyszę, że receptą miało być rozbijanie Unii, prawda? Przez wzmacnianie pozycji państw narodowych w stosunku do instytucji europejskich. W moim przekonaniu kompletne nieporozumienie. Zniszczenie dorobku integracyjnego Europy. Włodzimierz Cimoszewicz, były premier, były marszałek Sejmu, były minister sprawiedliwości i były minister spraw zagranicznych. Był moim i państwa gościem. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie. Już za chwilę informacje Radia Tok FM, a po nich audycja Superfundusze, na którą zaprasza Aleksandra Dziadykiewicz. To wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy z Tomaszem Kopką. Program zrealizował Adam Szuraj. Ja się nazywam Mikołaj Lizut i mówię państwu miłego dnia, do usłyszenia jutro. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.